Tak się akurat ładnie składa, że mamy trzy psy i chcę Państwu dwa słowa powiedzieć o strzyżeniu Yorków. To jest trochę skundlony York, ale bardzo często pieski przychodzą po prostu w takim stanie. No i no, to jest po prostu kudłacz. Pani fryzjerka go ostrzyże. Ile kosztuje strzyżenie z kąpielą takiego pieska? 80 zł. No i to jest wszystko. Nie musicie Państwo wcale w domu kąpać, strzyc. Możecie przyjść, poprosić. Ile trwa takie strzyżenie? 2 godziny max, zależy jeszcze od aktywności psa. Jeżeli jest spokojny, jest szybciej. A ten piesek jak długo był strzyżony? 40 minut. No i zobaczcie tutaj Państwo, to jest piesek, który był przed chwilką ostrzyżony u nas. Z kąpielą był? Tak. Był wcześniej wykąpany, zajęło to 40 minut. To jest piesek, który jest przyzwyczajony już do naszego kąpania. I to też jest bardzo ważne, żeby właśnie pieska przyzwyczaić na początku, żeby on się nie bał maszynki. Nie? To jest natomiast piesek strzyżony no gdzieś tam, trudno mi powiedzieć gdzie, w każdym razie nie w pile. I dlatego go tutaj poprosiłem, bo no, on jest ostrzyżony inaczej. Oczywiście o gustach się nie dyskutuje i każdy ma tutaj swoje preferencje, natomiast ja jak zobaczyłem tego pieska, jak tu wyszedł z panem i tego, którego przed chwilką tutaj leczyłem, po prostu akurat był, no to stwierdziłem, że chcę wam pokazać, jak ładnie pani fryzjerka strzyże u nas pieski i zaprosić po prostu państwa do nas na strzyżenie. Teraz wejdziemy do pani fryzjerki. Jest strzyżony właśnie ten kudłaty piesek, którego Państwu przed chwilą pokazywałem. A przy okazji zobaczcie, otwieram tutaj większą poczekalnię zrobiłem. Wyburzyłem tą ścianę, która tutaj była. Tutaj będzie recepcja i Państwo, którzy będziecie do mnie przychodzić po rzeczy, które nie wymagają konsultacji lekarsko-weterynaryjnej, na przykład po diety weterynaryjne, czy po jakieś tabletki na odrobaczenie, to będziecie mogli po prostu być obsłużeni na miejscu przez Panią recepcjonistkę. I wchodzimy do Pani fryzjerki. Pani fryzjerka zaczęła strzyc teraz tego pieska, który jest mieszańcem Yorka. York normalnie strzyżenie z kąpielą kosztuje 70 zł, natomiast to jest większy troszeczkę piesek, więc dla niego właśnie to strzyżenie jest o 10 zł droższe, no bo jest po prostu więcej pracy. Ale piesek jest spokojny, także myślę, że dosyć szybko będzie zrobiony. Natomiast jedną rzecz chcę Państwu powiedzieć, o której często Państwo zapominacie, oddając pieska do fryzjera. Nie powinno się z pieskiem zostać, ja uważam. Rzadko, naprawdę bardzo rzadko pozwalamy właścicielowi zostać, ponieważ piesek zostawiony z właścicielem, przy tym właścicielu no po prostu jest bardziej reaktywny, bardziej rządzi. Tutaj ten piesek jest spokojny, ale są naprawdę pieski, na które trzeba czasami nawet krzyknąć. I ostatnia rzecz, ja mam z tyłu gabinet, więc jak cokolwiek się zdarza, bardzo często się zdarza, że coś na skórze się pokaże, albo na przykład w czasie strzyżenia zobaczymy, że kleszcz był, to nie dosyć, że ja tego kleszcza oczywiście profesjonalnie usuwam, to od razu właścicielowi proponuję i środek na pchłej kleszcze, i szczepionkę przeciwko boreliozie, chorobie odkleszczowej, takiej najczęściej przenoszonej. Więc przyprowadzenie pieska do lekarza, znaczy do salonu strzyżenia piesków, który jest obok lecznicy dla zwierząt, no uważam, że jest lepsze. Jeszcze Państwu pokażę, tam mamy wannę, tam strzyżemy pieski, kąpiemy, przepraszam. Tutaj jest taki stolik, na którym pieski suszymy, to jest suszarka, taka duża, specjalna. No może do mniejszych piesków to niekoniecznie, ale do dużych psów się bardzo nadaje i bardzo mocno dmucha. Także to strzyżenie, ta kąpiel, ta pielęgnacja jest naprawdę profesjonalna. Na dole jest adres mailowy, na który proszę piszcie Państwo wszystkie sugestie do programów. Jak będziecie chcieli coś też zapytać, to uprzejmie proszę. Dziękuję za uwagę.